Matki Chrystusowej, bracia. Będziemy kontynuowali naszą lekcję z Ewangelii Świętego Jana. Drugi rozdział, 23 werset. Od 23 wersetu, drugi rozdział Ewangelia Świętego Jana. A gdy był w Jeruzalemie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, co wiemy, co mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzył, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, a Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki są, jego są dokonane w Bogu. Amen. I teraz zaczęło się na dobre dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa. Znalazł się w Galilei, został ochrzczony, świadczył o nim Jan Chrzciciel, wszedł do Galilei, tam znalazł uczni, poszli za nim i teraz powrócił do Judei, do Jerozolimy. Na Paskę, na święto Paskę. I tam wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, które dokonywał. Wieli uwierzyli w Jego imię. Uwierzyli i bardzo wielu mówiło, że jest prorokiem, inni mówili, że jest Jeremiaszem, inni mówili, że jest jeden z proroków. Wiele rzeczy mówili o Nim, o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Kto wierzył w Jego imię, ale wierzyli za Jego cuda, widząc cuda. I widząc ludzie te cuda, wierzyli, że przyszedł i jest nauczycielem od Boga i Bóg jest z nim, bo żaden człowiek nie mógł uczynić to, co robił Jezus, jak Bóg nie byłby z nim. To, co ma jednak znaczenie, kochani bracia i siostry, nie jest, co mówią ludzie i co wierzymy, ale co mówi Chrystus o ludziach. Bo każdy jeden człowiek ma poznanie, ma mądrość, ma
swoje zdanie. Mówi jeden, że ja siedzę w domu, jestem w porządku z Chrystusem. Czytam, codziennie modlę się, ale nie jest to, co my mówimy. I inne rzeczy możesz posłuchać. To, co ma znaczenie, jest, co mówi Chrystus. I Chrystus, co mówi, jest całkowitą prawdą, bo jest Bogiem i jako Bóg może badać serce i nerki i zna bardzo dobrze, co jest wewnątrz w człowieku. I dlatego, bo zna bardzo dobrze, co jest wewnątrz w człowieku, tak jak upewnia Słowo Boże, że serce człowieka od niemowlęcia jest pełna zła. I dlatego, że wie bardzo dobrze, co jest wewnątrz w człowieku i dlatego nie ufa człowiekom, ludziom. Nie może ufać ludziom, oprócz jak staną się pewne rzeczy poważne, które zmieniają naturę człowieka. Jeden z tych, których uwierzyli i nie ufał mu Pan, był jeden dobry faryzeusz imieniem Nikodem, który w nocy przed strachem Żydów odwiedził Pana Jezusa i powiedział mu to, co wierzy. Nauczycielu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. W to wierzy. I dlaczego w to uwierzył, że od Boga jesteś jako nauczyciel? Bo te znaki, które czynisz, żaden człowiek nie może uczynić, jak Bóg nie jest z nim. Czyli widział znaki, które czynił człowiek Jezus Chrystus i uwierzył, że był nauczycielem wysłanym od Boga. To było wszystko. To jednak nie starczy. Nie starczy na nic dla człowieka i dla związku człowieka z Bogiem. Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus od razu mu odpowiedział, że jak człowiek nie narodzi się od góry, od nieba, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, tak jak ty, Nikodemie, który uwierzyłeś, że jestem od Boga nauczycielem, o Królestwie Bożym nie możesz zobaczyć. I dlatego nie zdziwiajmy się nigdy, jak ludzie, i bardzo dobrzy ludzie, i wierni ludzie, i nie mogą zrozumieć tajemnicy Królestwa Niebios od samych siebie. Musi coś się stać. I to, co się musi stać, jest to, co powiedział Pan. Muszą się na nowo narodzić. Narodzić z góry. Muszą narodzić się ze Słowa Bożego i z Ducha Świętego. Z wody i z ducha, mówi Słowo. Są naturalnymi ludźmi i muszą stać się duchownymi ludźmi. Jest potrzebą, aby zaczęli rozumieć i aby mogli widzieć i ujrzeć Królestwo Niebios. To jak mu powiedział Nikodemowi, który był nauczycielem Izraela i nie był zwykłym, był dostojnikiem żydowskim. I powiedział mu, ty nie jesteś nauczycielem i o tym nie wiesz, był bardzo ważnym. Ale żaden, ile by niewykształcony, ile by dobry nie był, ile był, nie byłby warty, duchowny człowiek, nie według Chrystusa, ale po ludzku, nie może ujrzeć i zrozumieć i poznać tajemnicę Królestwa Niebios. Jest tak, jak powiedzieli wiele razy, tak jak jeden głuchy. Powiedz jednemu głuchemu, że Beethoven napisał jedną symfonię. I wytłumacz mu. Nie może zrozumieć tego. Albo powiedz, wiesz, jak ładnie śpiewają ptaki w lesie i postaraj się mu opisać. Nie może, jak nie zostanie ci dane z góry, jak ci nie zostaną otwarte oczy, abyś wiedział tajemnicę Królestwa Niebios i abyś słyszał tajemnicę Królestwa Niebios, jak nie jest to pewne, jak nie będzie ci to dane jako objawienie, wtedy nie możesz poznać i zobaczyć tajemnicę Królestwa Niebios. I dlatego odpowiedź Nikodema jest całkowicie dziwne. Nawet małe dziecko by nie zrobiło tego w kościele. Jak może się na nowo narodzić człowiek, jak jest stary? Nie zważył na to, co, że
było, że powinien się nowonarodzić z góry, ale powiedział, skąd, jak może się to stać? Jak może stary człowiek wejść do brzucha matki swojej? Jest to możliwe, aby stary człowiek wszedł do brzucha matki? Widzicie, kochani bracia i siostry, że ludzie rozmawiają po ludzku i po cielesnemu. I to jest ich mądrość. Jest mądrością pod słońcem. Mają doświadczenia, mają poznanie, zdania, inteligencję i z tym zachowują się. Ale o rzeczach niebieskich, Królestwa Niebios, nie mogą być zbadane z mądrością ludzką. Są badane tylko poprzez Ducha Świętego. Tylko poprzez objawienie Ducha Świętego. I Pan mu odpowiedział, zaprawdę powiadam Ci, prawdą jest to, co ja Ci mówię, ale nie możesz tego zrozumieć. Jest jednak prawdą to, co Ci mówię. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, i tutaj z wody musimy powiedzieć o bardzo poważnych wytłumaczeniach. Jedna jest, że woda jest Słowo Boże i jest to napisane. Nie mówimy tak bez znaczenia. Jest zapisane i nie otwierajcie. Jest zapisane w liście do Efezjan, jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan o mężczyznach, mówiąc, mężczyźni, kochajcie swoje kobiety, i kontynuuje mówiąc o Chrystusie, tak jak Chrystus pokochał, miłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. 5 rozdział, 25 od 27 wersetu. Słowo Boże jest wodą. I pierwsze wytłumaczenie jest, że żaden nie może się na nowo narodzić, nie może wejść do Królestwa Niebios, jak nie narodzi się z wody i z ducha. Ale również woda ma bezpośredni związek z chrztem, bo jest zapisane, że ten, który uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Czyli jak uwierzysz tylko, zbawienia nie zabezpieczyłeś. Nie jest zapieczętowana od Boga. Pieczęć od Boga o wiecznym życiu dla człowieka jest, jak podejmuje trwałą decyzję, aby się ochrzcił w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechu. Czyli, aby zostały zabrane z jego życia grzechy, które zostały przebaczone, dlatego, bo uwierzył w Chrystusa. Powinny być zabrane, powinien człowiek stać się całkowicie czysty, na nowo narodził się, bez żadnego problemu i przeszkody, aby się przybliżył do Boga. I mówi więc Bóg, Jezus, Chrystus, jak kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I wytłumacza, co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło... Ciało i krew nie może dziedziczyć Królestwa Niebios. Jest to zakon, prawo nieprzekraczalne. Z tym ciałem, które mamy i które narodziło się od mężczyzny i od kobiety, z woli mężczyzny i kobiety, nie jest możliwe, aby wszedł do Królestwa Niebios. Inne ciało powinien mieć człowiek, aby wszedł do Królestwa Niebios. To, co narodziło się z ducha, duchem jest. I to wejdzie do Królestwa Niebios. Jak człowiek na nowo narodzi się z góry, na nowo narodzi się ze Słowa Bożego i Ducha Świętego. I to jest ten wielki cud na nowonarodzenia, gdzie cud na nowonarodzenia ma główną rolę w zbawieniu człowieka. Jest zbawieniem człowieka i dlatego nie jest możliwe, aby wszedł do nieba człowiek bez Nowego Testamentu, bez słów Chrystusa i bez mocy Ducha Świętego. Człowiek, który nie wierzy w Ewangelię Chrystusową, nie może się na nowo narodzić. I pytaniem jest, czyli tylko wy pójdziecie do Królestwa Niebios, mówią ludzie. Odpowiedź jest, tak, my pójdziemy do Królestwa Niebios. Ale to tylko my nie jesteśmy sędziami, bo jest też droga ucieczka, którą daje Bóg, że kto
wezwie imię Chrystusa, będzie zbawiony. I co znaczy wezwie imię Chrystusa? Zawoła ze swojej całych sił duszy, zbaw mnie Chrystusie. Nie, że Chrystusie zbaw mnie i koniec, ale z całego serca zawoła do Chrystusa, zbaw mnie Panie. Czy tak jak stało się przed śmiercią wiele razy, ale od chwili, jak woła człowiek do Chrystusa z całej swojej duszy, z żałowaniem, z wołaniem i z wiarą, wtedy Chrystus go na nowo naradza, Słowo Bóg poprzez Słowo Boże i Ducha Świętego i wchodzi do Królestwa Niebios. Jeden człowiek jednak, jak nie wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego, będzie zbawiony? Nie, na pewno nie. Bo musi zawołać z wiarą. Poprzez wiarę jesteśmy zbawieni, nie poprzez czyny. Jeden na przykład, jak jest muzułmanem, albo świadek Jehowy, albo buddysta i nie przyjmują, że Jezus Chrystus Nazarejczyk jest Synem Boga Żywego, Słowo Boże, które stało się ciałem. Nie wierzy w to, nie przyjmuje tego. Ile by nie zawołał do Niego, nie ma mocy ta modlitwy, nie ma mocy, bo nie ma wiary. I bez wiary nikt nie może podobać się Bogu. Nie ma wiary prawdziwej, nie wierzy w prawdę Ewangelii. Jednak dziękujemy bardzo Bogu, kochani bracia i siostry, bo zostawił też inne wyjście zbawienia. Chrystus dla ludzi, którzy są sumieniem i decyzją, poprzez sumienie ich i poprzez decyzję ich. Czyli co to znaczy? Znaczy to, że jak człowiek nie zna zakonu, ale też nie zna też Ewangelii Chrystusowej, nie usłyszał o nim, aby odrzucił to, wtedy czyni łaskę Bóg i to tyczyło się też do Mojżesza, do zakonu. Od tego momentu jednak wszyscy słyszeliśmy o Chrystusie i wszyscy są odpowiedzialni. A jak nie wszyscy, to większość. Ale dla niektórych ludzi, którzy nie słyszeli nigdy o Chrystusie i o dziele Chrystusowym, wtedy przychodzi Bóg i poprzez sumienie ich, sumienie ludzkie, i mógłbym powiedzieć, że to jest głos Boga w wewnętrznym człowieku, u każdego człowieka, i poprzez decyzję jego, czyli słyszy głos Boży, sumienie swoje, które pokazuje mu dobre, jak uczyni to, wtedy wejdzie do Królestwa Niebios, tak nie jako wierny Kościoła, nie jako Panna Młoda, ale wejdzie na koniec ze Starym Testamentem i wszystkimi innymi, których zbawi wszystkich innych poprzez zebranie ich, poprzez aniołów. Ale to, co ma znaczenie teraz dla nas, jest nasza wiara, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego i zatrzymanie naszej wiary. Czyli wiara, która prowadzi do zbawienia, zbawienna wiara, bo na nowo naradza człowieka i poprzez cielesnego robi go duchownym i powinien mieć czyny, dzieła. Jakie są dzieła wiary, które utrzymują wiarę, upewniają, udoskonaleniają dzieła wiary? Jest posłuszeństwo w Słowie Bożym. Na przykład, daję jeden przykład, apostoł Paweł mówi o Abrahamie, któremu została zaliczona wiara na sprawiedliwość, ale kiedy została udoskonaleniona wiara i została wypełniona obietnica, i poprzez Abrahama rozproszy lud wielki, jak została udoskonaleniona wiara, jak posłuchał głosowi Bożego, który powiedział: idź, ofiaruj swojego syna Izaka na górę. Do tamtego momentu nie została upewniona wiara Abrahama, bo wiara zostaje zawsze upewniona poprzez uczynki. Jakie uczynki? Poprzez posłuszeństwo w Słowie. Nie, że będę robił dobre uczynki, abym był zbawiony. To nie są uczynki wiary.
to jest, że żałuję i poprawiam się, czyli spowiadam się Bogu i zostawiam grzech. Dzieła wiary są... Czym jest wiara? W Ewangelię Chrystusową. Jakie są dzieła w Ewangelii? Posłuszeństwo w Ewangelię Chrystusową. I pierwsze dzieło, które robi chrześcijanin, jest chrzest, chrzest w wodzie. I to jest jedno dzieło wiary. Ten, który uwierzy, będzie zbawiony, będzie zbawiony. Bez dzieł człowiek nie jest zbawiony, bo jego wiara jest martwa. Ma wiarę, ale nie ma wyniku. Marna jest wiara. Ale powinniśmy wyjaśnić, aby było przejrzyste dla wszystkich nas, jak Bóg mówi o dziełach wiary, mówimy o posłuszeństwie w Ewangelii, dla Ewangelii, a nie o miłosierdziach i o innych rzeczach, które naprawdę są bardzo ważne. Jak dajesz jakiemuś głodnemu, są ważne, ale jak to robisz, podporządkowując się Ewangelii Chrystusowej, która mówi, że byłem głodny i daliście mi jeść. Wtedy na pewno Bóg ma hierarchię w dziełach, które czynimy. Dzieła miłosierdzia, łaski i dobroci zaczyna się naprzód od naszej rodziny, później u braci, później w świecie. Mówi w liście Jakuba i chcemy, abyśmy to przeczytali, bracia, abyśmy nie byli pociągali poprzez ludzi. Pisze w liście świętego Jakuba, 2 rozdział, 15 werset. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, brat albo siostra bez ubrania i nie mają chleba, a kto z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Wtedy jest sąd. Jak dajemy braciom i siostrom, jak znajdziemy się tam w niebie, nasz Pan Jezus Chrystus mówi w Ewangelii świętego Mateusza, i dlatego mówię, że powinniśmy być bardzo uważni w Słowie Bożym. Powie nasz Pan, że po prawicy owce, po prawicy przyjdźcie. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy. I ustawi owce po prawicy swojej, a kozy po lewicy. Wtedy, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzialiście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedział mu sprawiedliwie tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym i kiedy widzieliśmy Cię chorym, w więzieniu? A król odpowiadając powie im: zwrotem powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mówi o braciach, i gdzie indziej mówi też w liście do Tymoteusza, jest też pisze, jest napisane, pierwszy list świętego Tymoteusza, 5 rozdział, 8 werset, pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, 1 rozdział, 8 werset. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. I gdzie indziej pisze, że powinniśmy troszczyć się o dobroć za wszystkich, i szczególnie o domowników wierze, czyli jest jedna, są pewne schody, które dał Bóg. Naprzód nasza rodzina, domowniki.
nie jest możliwe, aby ojciec twój był głodny, a ty dajesz pieniądze i miłujesz się nad kimś innym, a nie miłujesz się nad swoim ojcem i swoją matką. Później jest nasze dzieło w Kościele. Jak był głód w Dziejach Apostolskich, mówi Słowo Boże, i to też chcę przeczytać. Jest to na stronie Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 11 rozdział. Czytam 27 werset. W owym to czasie przyszli do Antiochi prorocy z Jeruzalimy i powstał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział, natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał on też za Klaudiusza. Wówczas uczniowie postanowili posłać każdy według możliwości doraźną pomoc braciom. Widzicie, bracia i siostry, jak to mówi Słowo Boże o rodzinach, o rodzinie i o braciach w Kościele. I przykazaniem Bożym jest: kochajcie bliźniego swego tak, jak ja was ukochałem. Co znaczy, i powtarzam, że zbawienie nie może się stać poprzez wiarę, jak nasza wiara nie ma czynów i nasze dzieła nie są uczuciowe, ale są dziełami posłuszeństwa w woli Bożej i Słowie Bożym. I to nie jest tylko pomoc materialna, ale też odwiedziny u chorych. Nie możemy odwiedzić wszystkich chorych i możemy powiedzieć o Chrystusie, to jest coś innego, to jest ewangeliczne dzieło. Ale o chorych w Kościele zważamy, pielęgnujemy się nimi. Głodnymi w Kościele, którzy są w więzieniu też, bracia nasi, i jest, ma wielkie znaczenie, kochani bracia, dzieła wiary, aby były w posłuszeństwie Słowa Bożego. Inaczej nie są czynami wiary. I kontynuuje więc nasz Pan i mówi do Nikodema, który nie mógł zrozumieć wiele rzeczy, i pytał się. Nie pytaj się, nie dziw się, że ci powiedział, musisz się na nowo narodzić, bo może człowiek, który narodzi się z góry, może nie jest wyróżniany, nie ma jakiejś pieczęci na sobie albo jakiejś tablicy, ale ten, który na nowo narodził się, który narodził się z góry, jest tak jak wiatr, którego nie widzisz, gdzie chce wieje, ale szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Czyli nie możemy go zrozumieć, nie mogą zrozumieć ludzie na zewnątrz człowieka na nowo narodzonego. Nie mogą go zrozumieć. Słyszą jego głos, ale nie widzą go. Słyszą, że rozmawia inaczej. I dlatego chrześcijanin ma dwie ładne cechy. Zachowuje przykazania Chrystusa i nie zaprzecza się imienia Chrystusa, czyli ma dzieła wiary, zachowuje przykazania Chrystusa, ale jednocześnie nie zapiera się Chrystusa. I to, aby zaparł się Chrystusa, jest bardzo łatwe. Nie, że się zapiera w taki sposób tylko tako, ale jednym zwykłym sposobem jest, że chowa się, że nie mówi o Chrystusie, że zapiera się swoim wyglądem. Nie może teraz chrześcijanka być ubrana inaczej od tego, jak mówi Słowo Boże. Na przykład, że włosy jej będą pomalowane, że będzie taka sama jak w świecie, będzie nosiła sukienki mini, kolczyki, pierścionki. Wtedy zapiera się Chrystusa i nie podporządkowuje się Ewangelii Chrystusowej. Nie ma dzieła wiary. Nie patrzy się, i teraz odpowiedź jest, nie patrzy się na zewnątrz Bóg, ale patrzy się na wewnątrz. Kto to powiedział? Na wszystko się patrzy Chrystus. Chrystus patrzy się na ciało, na duszę i na naszego ducha, bo wie, że od pragnienia serc
człowiek może mieć wielkie szkody, tak jak na przykład może oddalić się od Boga, albo od pragnień innych rzeczy oczy, albo od pychy, która jest pyszny duch człowieka. Na wszystko się patrzy Chrystus. Jak mówi, że w stroju pobożnym kobieta powinna się ubierać i tak jak to mówi, jest to o pobożności, ma na tym myśli. Jak nie jestem ubrana pobożnie, wtedy co? Wtedy nie wiem, nie jestem sędzią, ale wiem, że jest przekroczenie. Teraz jak to będzie patrzył się na to Chrystus, jak to będzie sądził, nie mogę powiedzieć o tym. I szczególnie poprzez ambon nie mogę tego powiedzieć, ale jako człowiek, bo boję się Boga, bo przeciwstawię się Bogu. Spodnie kobiety nie mogą ubierać, bo to jest obrzydzenie dla Boga. Jest obrzydzeniem dla Boga, jak kobieta nosi spodnie. Nie może kobieta nosić spodnie i powie, że to są spodnie damskie. Tak, może być damskie spodnie, ale to jest męski od samego początku. I jak w oczach Boga kobieta jak nosi spodnie jest obrzydliwością, wtedy kto jest niebezpieczeństwem? I tak samo mężczyzna nie może malować swoich włosów. I teraz jak są siwe, pomaluje włosy. To jest tak, jakby mówił, że ma włosy czarne, a nie ma czarnych. Ma siwe. To jest kłamstwo. Przez cały czas ma kłamstwo na głowie. I ubiorę garnitur, który kosztuje 1000 euro. Też nie jest dobre, ale też nie może przychodzić do kościoła w krótkich spodenkach. Musi być przystrojony, ładnie, bo to jest dom Boga. Ale to nie jest tylko wygląd, kochani bracia. Od tego momentu jest też serce. Nie możemy mieć nadzieję, abyśmy wierzyli, jesteśmy pewni, że weźmiemy udział w porwaniu kościoła, jak nasze serce jest czarne od gorzkości i gdzie się znajdujemy, mówimy i wychodzi z nas gorzkość i dobrze, jak nie mówimy, ale co jest w nas w środku? Nie możemy mieć nadzieję, że weźmiemy udział w porwaniu kościoła. Odwrotnie, bójmy się, że może nie dojdziemy do nieba. Bóg niech zachowa nasze serca, by było uświęcone, by było czyste poprzez Słowo Boże i moc Ducha Świętego. I później nie możemy mieć nadzieję, że jesteśmy gotowi dla porwania kościoła, jak mamy pychę w nas i twierdzimy, że inni są mniejsi od nas i my wiemy, a inni nie wiedzą. Bo to jest grzech, ale jest wielkim i poważnym błędem, bo to jest kłamstwo. Inny jest wyższy od nas, lepszy od nas i dlatego zaprasza nas Bóg, abyśmy twierdzili o innych, że są lepsi od nas. W wielu rzeczach On jest lepszy od nas, a my co mówimy? Przyrównywujemy nas do samego siebie i mówimy, zobacz jaki jestem dobry, dlaczego jestem dobry? Bo dałem 10 euro miłosierdzie. Przyrównujemy samego siebie do tego, co robimy. I mówimy, że jesteśmy doskonali. I Bóg niech nas zachowa. Jak chcemy przyrównywać samych siebie, ani nie z innymi, tylko z Chrystusem, ze Słowem Jego i wtedy będzie pokazane, jak nic nie warci jesteśmy. I dlatego, kochani bracia, chrześcijanin zawsze idzie do lustra, które jest Słowem Bożym, aby badać samego siebie. Nie idzie do lustra, aby przyglądał się. Idę do lustra i mówię, o jakiego mam fajnego wąsa. Nie, nie będę wywyższał samego siebie. Idę do lustra Słowa Bożego, aby zobaczyć na moje braki i jeszcze nie mogę mu przebaczyć. Jakie myśli przychodzą do mojego serca? Dlaczego mam tą gorzkość? Dlaczego się wywyższyłem i stwierdziłem brata, że jest mniejszy ode mnie, nic nie warty? I każdego wieczoru namawiam was w imieniu Chrystusa, abyśmy badali samego siebie. Nie śpimy, nosząc na sobie grzechy, i za które nie wezwaliśmy krwi Chrystusa. Nie zostawiajmy na nas brudnych rzeczy. Tak samo jak
idziemy się kąpać, bo nie chcemy być brudni, nieogoleni, nieuczeseni, ale odwrotnie, pielęgnujemy się naszym ciałem, ale nie tylko ciałem, jeszcze bardziej co naszą duszę i co jeszcze bardziej co do naszej duszy. I nie naszymi myślami, bo nasze serce jest przewrotne i zepsute bardzo, ale zawsze ze Słowem Bożym, który jest doskonały i jest pełny. Zobaczcie, jak łatwo może człowiek stracić swoją drogę. Ja na nowo narodziłem się przed 25 laty. Dobrze, gratulacje. I ochrzcił mnie Pan przed 21 lat. Dobrze, chwała Bogu. I wykorzystywał mnie też Bóg wiele razy. Alleluja. Nie patrzmy się jednak na to. Dzisiaj zobaczmy, w jakim dzisiaj stanie się znajdujemy. Jesteśmy w wierze. Trwam w miłości. Trwam w nadziei, bo te trzy rzeczy powinny być. Te trzy rzeczy są wiara, miłość i nadzieja. I szukam teraz. I gdzie mam nadzieję? Mam nadzieję w ministrze, który jest moim wujkiem, który mi pomoże. Odeszłem od błogosławieństwa Bożego w taki sposób. Mam nadzieję w temu bracie, bo on jest bogaty i mi pomoże. Nie. Żałuj od razu. Masz miłość do Chrystusa, czyli interesuje cię, abyś czynił wolę Boga. Mam miłość do braci i do sióstr. Tak jak Chrystus mnie ukochał i mnie zbawia i opielęgnuje się mną. Mam miłość do bliźniego swego, do Łazarza, który jest na zewnątrz mojego domu i jest głodny. Nie abym szedł i abym szukał tych, których nie ma co do jedzenia, ale może jestem tak jak kapłan i tak jak lewita, który Bóg prowadzi moje kroki i nie interesuje się bliźnim moim. Powinienem nie w taki sposób. Nie uczynił tak dobrze dobry Samarytanin. Zszedł z osiołka swojego, pielęgnował się nim, zaprowadził go do gospody. Nie zapomnę, jak upadła moja teściowa i znalazła się jedna kobieta, anioł Pana, wziął ją, wszyscy ją porzucili. Bolała, płakała, nie mogła pomóc sobie i jedna kobieta wzięła ją. Niech będzie błogosławiona ta kobieta, gdzie ona jest. Bo nie wiem, czy to była kobieta, może to był anioł. Wziął ją, wsadziła ją do samochodu swojego, zawiozła ją do kat, była obecna, jak ją badali i jak wsadzili ją do szpitala, odeszła i nie wezwała nic więcej, nawet aby ją odwiedzić. I to nie był anioł. I pytam się teraz, ja bym tak uczynił? I nie mogę odpowiedzieć z całą pewnością i smucę się przez to. I pytam się was, wy byście to uczynili? I dlatego smućmy się, bracia i siostry. Nie jesteśmy, wiecie co nam się przydarza wiele razy, mamy zawsze wytłumaczenia, bo nas na nowo narodził Chrystus, bo nas ochrzcił Chrystus Duchem Świętym, bo może też głosimy Słowo Boże gdzieś. I słowa są do mnie te i być może też prorokujemy. I mamy pewną pychę, że my jesteśmy tymi. Nie jesteśmy w ogóle niczym. Wielu w tamtego dnia, jak będą zamknięte drzwi, powiedzą, Panie, otwórz też nam. Dlaczego nas zostawiłeś na zewnątrz? Prorokowaliśmy, wypędzaliśmy demony, robiliśmy cuda, jedliśmy wieczerzę pańską, nauczyłeś nas w kościele. I dlaczego nas zostawiłeś na zewnątrz, Panie? Pan powie, że nie znałem was nigdy. Nigdy nie mieliście dzieła wiary. Nigdy nie żałowaliście. Nigdy nie mieliście bogobojności. Nigdy nie przyszliście na kolana i nie powiedzieliście, Panie, zmiłuj się nad nami. I kiedyś, jak to robiliście, teraz tego nie robicie. I jak znaleźliście tego, który był zbity, zostawiliście go. I jak ktoś się wyzwał, jeszcze tyleś go wyzwał jeszcze więcej. I jak ktoś się skrzywdził, zdenerwowałeś się i chciałeś przeciwstawić się mu.
nie pójdziemy do nieba w taki sposób, bracia i siostry. Bóg niech się zmiłuje nad nami. Niech nas powróci i powróćmy do Niego. Uniżeni i powiedzmy, że w wielu rzeczach jesteśmy winni. Ja jeszcze więcej z was wszystkich. Tak, niech powie każdy z nas osobna, abyśmy zdobyli, abyśmy przyjęli miłosierdzie Chrystusowe. I znowuż Nikodem nie mógł zrozumieć. Mam nadzieję, że my rozumiemy, bo jak, kochani bracia i siostry, dzisiaj zobaczymy w samych sobie, którzy słuchamy Słowo Boże i nie wejrzymy w samego siebie. Nie wejrzymy w samego siebie i powiemy, o mnie mówi, nie Korowesis, ale Chrystus. Bo jak powiesz, że o mnie mówi Chrystus, wtedy będziesz stracony, ty i ja. O mnie, dla mnie to mówi Chrystus. Wtedy jest to piękny początek, bo prawdą jest, że do ciebie to mówi Chrystus. Nie mówię, że nie do mnie, do każdego z nas osobna. Nie mówi do nas wszystkich razem, do każdego z nas osobna mówi Chrystus. Dlatego Bóg nas kocha, mówi nam to. Bo miłość Boża jest ta, która daje kontrol w Kościele. Wejrzyjmy w siebie, abyśmy zrozumieli naszą marność. Abyśmy poszli do Boga i abyśmy wyzwali zmiłowanie i łaskę. Amen, bracia i siostry. I to jest z wielką uwagą słuchamy i przyjmujemy i oddajemy się, że nam to mówi Chrystus, abyśmy się upamiętali i abyśmy powrócili do Boga. Jednak Nikodem nie zrozumiał. I nie zrozumiał nie dlatego, bo było serce jego twarde, ale dlatego, bo się jeszcze nie na nowo narodził. I jak my tego nie rozumiemy, jeszcze jest gorzej. Dlatego, bo nasze serce jest twarde. I jak jest twarde serce człowieka, wtedy człowiek nic nie rozumie. Ani grzechu, ani przekroczenia, ani pychy. Nic nie rozumie. Odwrotnie, mówię jeszcze raz, widzi samego siebie, przyrównuje się do samego siebie i jest zadowolony i staje się faryzeuszem. Usprawiedliwienie. Panie Boże, mówi faryzeusz, zobacz, jak ja jestem dobry. Dlaczego jestem dobry? Bo przyrównywał się samego siebie do siebie. Czyli mówi, co mówił, że daj dziesięciny ze wszystkiego. Dobrze, jak ma pieniądze, jak dam trochę więcej, co się stanie? Poszczę 2 razy w tygodniu. Idę do świątyni, do synagogi. I nie jest tak, jak tamten celnik, grzesznik. Dobrze, tak, nie był grzesznikiem. Być może, ale miał jeszcze większy grzech, który może mieć człowiek. Usprawiedliwienie, które jest grzechem. Mówi, że on jest wyżej. Wąż, ten, który spadł z nieba, diabeł, on mówi, że zobaczcie, jakie ja mam dary, twoje są te dary. Ja jestem pierwszy w klasie i był, faktycznie jest pierwszy. Sam się stałeś? Czy cię ustawił Chrystus pierwszym w klasie? Bo, kochani bracia i siostry, to co mamy, co dobrego mamy, Chrystus nam to dał. Nie wątpimy nigdy, że ja to mam. Czy to duchowne jest, czy to fizyczne, naturalne, czy to dar duchowny, czy to inteligencja, czy wykształcenie, czy zawód, czy piękność. To nie są nasze rzeczy. To nie są nasze rzeczy. Wszystkie dobre rzeczy i doskonała rzecz jest dana z góry od Ojca Światłości. Nie jest to nasze. Dlaczego chwalisz się i chlubisz się, bo masz tak, jakbyś tego nie przyjął? I jest jeszcze inne niebezpieczeństwo. To ten, który daje, jest ten, który może zabrać. I nie wywołujmy na tym Bogu, mówiąc, zobacz na mnie, popatrz się na mnie, ale wychwalajmy Boga i bądźmy wdzięczni Bogu, mówiąc, dziękujemy Ci, Panie, że jesteś taki dobry ze mną. Dziękuję Ci, Ojcze. Jakbyś Ty nie był, co ja bym uczynił? Jestem wdzięczny z dziękczynieniem. I nie bądźmy twardzi ani z samym sobą i usprawiedliwieni, ale też nie z innymi. Naprzód z naszą rodziną.
każdy z osobna w swoim dziele i posłaństwie. Mężczyzna wie, że powinien się pielęgnować swoją żoną, ma odpowiedzialność naprzeciwko Boga, aby poprowadził żonę do Chrystusa. Kobieta w stroju pobożnym powinna być posłuszna we wszystkim mężowi, tak jak Panu. I jak są inne role, wtedy zaczyna się niebezpieczeństwo. I ja bym powiedział, że jest niebezpieczeństwo śmierci. Jak zatwardza się człowiek, jak wymaga człowiek, jak wymusza człowiek, jak denerwuje się człowiek na swoich dzieciach. Dzieci podporządkowane rodzicom. Zważajcie, młodzież, powinniście być podporządkowani swoim rodzicom, aby wam to było dobre i abyście żyli. Nie mówcie nigdy brzydko do swoich rodziców, nie lekceważcie swoich rodziców, a on nie rozumie, co ty lepiej rozumiesz. I pomódl się, aby Bóg otworzył jemu umysł i aby zrozumiał, bo wiele razy rzeczywiście to, co ty rozumiesz, ja nie mogę tego zrozumieć, ale wiele razy to, co ja rozumiem, ty nie możesz zrozumieć. Tacy jesteśmy, ludźmi jesteśmy. Uwaga, mężczyźni do żon, żony do mężczyzn. To, co sieje człowiek, będzie zbierał. Jak siejesz w ciele, będziesz zbierał w ciele. Jak zbierasz w duchu, będziesz zbierał życie wieczne. Nie jest zobowiązywany matka i ojciec, aby ci wszystko dał. Dlatego, bo cię kocha, daje ci. Bracia i siostry w kościele, święci w czystości, w uniżeniu, z gościnnością, z miłością chodźmy, idźmy. Nie patrz się dziwnie na innego, bo jak patrzysz się dziwnie na innego, wtedy serce twoje jest zepsute. Patrz się zawsze ze słodkością i z uniżeniem na wszystkich, abyśmy rozkoszowali się w przychylności Bożej. Nie rozumiał jednak tego Nikodem i mówi nam Pan, i jemu też. Jak ja wam mówię o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? I to tak samo się tyczy do nas. Jak nie rozumiesz o ziemskich rzeczach, wtedy nigdy nie zrozumiesz i nieobjawione ci zostaną tajemnice Królestwa Niebios. Nigdy nie będziesz miał łaski Bożej, aby ci przemawiał Bóg, aby ci pokazywał widzenia Bóg. Nigdy. Musisz naprzód zrozumieć o ziemskich sprawach tutaj, nasze życie na ziemi i później bierze nas Bóg i pokazuje nam niebieskie. I to jest bardzo poważne. I wszystko to jest pod warunkiem uniżenia, bo uniżonym daje łaskę Bóg. Ale nie starczy tylko to. I kto wierzy w Chrystusa i na nowo narodzi się, jest bardzo poważne to. Nie jest sądzony. I to jest bardzo poważne. Dlaczego? Bo jak ja mam obietnicę i ty też mam obietnicę od Boga, że nie będzie mnie sądził nikt, kim jesteś ty, że ty mnie sądzisz? Kim ty jesteś? I sądzisz mnie i skazujesz mnie i nie wiem co jeszcze. Ja tak samo. Przecież Chrystus nie będzie cię sądził. Bo przeszłeś ze śmierci do życia. Nie przejdziesz przez sąd. Jest zapisane nasze imię w Księdze Żywota. Jak więc świadczy Chrystus, że kto wierzy we mnie, do sądu nie przyjdzie? Pomyślcie, bracia, jaki głupi jest człowiek, jak idzie do Chrystusa i sądzi ludzi. Jak smuci się. Chrystus, jak widzi mnie, że ja sądzę i skazuję. I zważcie jeszcze, zważcie, abyście nie sądzili, nie skazywali, abyście nie mówili złe rzeczy przeciwko starszym kościoła, jakiegokolwiek kościoła, przeciwko diakonom starszym kościoła. Nie podoba się to Bogu. I skarga, jak przyjdzie przeciwko starszego kościoła, nie przyjmuj tego. Prawda, prawda jest? Nie, mów, że jest to kłamstwo. Kłamstwo to jest.
Nigdy, bracia i siostry, nie skazujmy. Wiesz, kim jest brat Korowesis? Bóg mnie, niech mnie poprawi, ale ty, jak się znajdziesz naprzeciwko Boga? Ja zrozumiem, ja będę żałował, ale ty co zrobisz? Wiesz, kim on jest? Ja jak sobie poukładam z Bogiem? Lepiej, mówi Słowo Boże, aby każdy z osobna niósł swój ciężar, za który da słowo, a jak chce patrzeć na ciężar innych, wtedy dlatego, aby mu pomóc. Nie abym ja mu dawał jeszcze z mojego ciężaru. Kto jednak nie wierzy, będzie skazany. Jest skazany, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To jest wiara, która zbawia. W imię jednorodzonego Syna Bożego. I kontynuuje. I to jest sąd. Na tym polega sąd. I zobaczmy na ludzi, których widzimy obok nas, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. I tutaj, kochani bracia, zważmy na ciemność. Nie kochajmy ciemności. I ciemność czym jest? Nie mów, nie powiedz tego, co jest tajemnica. I to jest ciemność. I dlaczego jest ciemności? Bo jego czyny, uczynki są złe. I przychodzi sąd na niego. U czystych wszystko jest czyste. Nie mówię, że wejdę na górę i będę mówił o wszystkim, co się robi, co jest w mojej rodzinie, ale powinienem być gotowy, aby odpowiedzieć. Jak usłyszycie, że wam powiem ci, ale nie mów tego nikomu, wtedy powiedz, idź precz, szatanie. Jesteśmy dziećmi światła, nie jesteśmy dziećmi ciemności. Wtedy, jak ktoś przyjdzie i powie ci to, powiedz, że ja nie chcę tego słyszeć. Ja nie chcę mieć nic wspólnego z ciemnością. Ja chcę być w ciemności. Ja chcę mieć wspólne ze światłością. Jak chcesz mi coś powiedzieć, coś dobrego, chwalebnego, wtedy powiedz mi. Ale jak mi powiesz o błędach mojego brata, dlaczego, co ja jestem wiaderkiem na śmiecie? Nigdy nie przyjmujcie tego, bracia i siostry. Ten, który sądzi, jest już sądzony. Ten, który mówi, nie mów tego nikomu, inaczej jak jest spowiedź. Jak ktoś przyjdzie i powie, że bracie, ja to uczyniłem i chcę ci to powiedzieć. Tak, wtedy jest potrzebne pocieszenie, pomoc. Tylko starszym kościołom możemy to zrobić. Idzie jedna dziewczyna i mówi drugiej dziewczynie, wtedy zburzą się te dwie dziewczyny. Nie miejmy nie mówmy, nie spowiadajmy się między sobą, bo to jest coś złego. Sąd i skazywanie między sobą jest bardzo czymś złym. Grzechy nasze i błędy nasze spowiadamy się przed Chrystusem. I co mówimy? Mówimy tak, jakby on był obok nas. Ja się to staram robić, nie, że mi się udaje. Powiedziałam Chrystusowi, że jak ja mówię o jakimś o człowieku, jest tak, jakby on był obok mnie i słyszy. Powiesz mi, udaje ci się to? Trudno jest, naprawdę. Ale nie chcę nic mówić po cichu. Bo kto mówi po cichu, dzieła jego są złe. I nie chce każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. I nawet jego błędy, tak popełniłem błąd. Przebacz mi, Panie Boże, dla naszych niemocy. I wiecie, jak pomagają nasze błędy i nasze niemocy innym. Przyszła jedna siostra, której powiedziałem jej coś i powiedziała mi, bracie, dzisiaj nie wiesz, bracie, ucieszyłam się ze Słowa Bożego. Powiedziałeś swój grzech, swój błęd i powiedziałam ja w sobie sercu, że ja tak samo jestem taka. Chwała Bogu. I nawet brat też popełniał ten błąd. I to jest dobre, abyśmy otwierali nasze serca.
nie abyśmy zgarszali, z mądrością i sumieniem. Amen, bracia. Nie trwajmy, kończąc, nie usprawiedliwiajmy się, mówiąc, że na nowo narodziłem się, ochrzcił mnie Chrystus Duchem Świętym i idziemy do nieba. Nie idziemy do nieba. Do nieba pójdziemy z uświęceniem i czystością, ze staraniem, z wiarą i prowadzeniem Ducha Świętego. Amen.